w ostatnim odcineczku. Podczas rozprawy uświadomiliśmy sobie, że to wszystko, co nas w tym momencie otacza, to świat wirtualny. My w tym momencie śpimy w jakichś kapsułach, oprócz Ciaki Monomi. Byłaś NPC-tem? Dowiedzieliśmy się również, że jesteśmy częścią rozpaczy. A na koniec Monokumi zamienił się w Junko. Już raz z tobą wygrałem, a ty znowu wracasz. I skończyliśmy dokładnie w tym momencie. Monokumi zamienił się w Junko. Bardzo mnie zastanawia to, co robi tutaj Junko. W sensie, Junko w realnym świecie zginęła. W takim wypadku, jak ktoś wgrał jej świadomość do świata Neo? To mnie bardzo zastanawia. Może ktoś z nas, z racji tego, że jesteśmy jakby tam częścią rozpaczy, w sensie teraz o tym nie pamiętamy, ale w świecie rzeczywistym jesteśmy częścią rozpaczy. Może ktoś z nas w jakiś sposób wgrał do tego programu przed pójściem spać właśnie Junko. Jestem bardzo ciekaw, jak to się potoczy dalej, a ty, Misiu Pysiu, nie zapomnij zostawić tego super kciuka w górę, jeśli czekałeś na kolejny odcineczek z Dangi. Raz cię pokonałem, Junko, to i drugi raz cię pokonam. Czy ja mam halucynację? Ona nie jest żywa, Misie Pysie. To jeszcze jakieś tam pozostałości po niej. Wiem, że w tym świecie można wszystko, ale to już kurwa za dużo. Rozumiem, więc to tak reagujecie na widok naprawdę dużej uczennicy. Ale czy one naprawdę są takie duże? Nie sądzicie, że są całkiem małe? Ona jest ogromna, zdecydowanie zbyt ogromna. He? Ale końcowy boss w takiej jednej grze akcji jest o wiele większy. No wiecie, w tej grze Bio... Jajoneta. No i tak to powiedziała. No dobrze, dobrze. Mój bius ma teraz około 15 metrów w obwodzie. Moje cycki są beznadziejnie duże. Hej, hej, może ktoś z was chce między nie wejść? Jak to się mówi? Duże cycki, dobre cycki. Nie mów tak, przykazujcie. No właśnie, jeszcze byś mnie kurwa zmiażdżyła. Gdyby ta gra była jednym wielkim fanserwisem, pełnym uroczych dziewczynek, to pewnie widzielibyście zbliżenie na mój cudowny dekolt, ale nie dla psa kiełbasa. To nie jest taka gra, oczywiście, skoro nie jest to również gra akcji. Nie doświadczycie nawet tak bardzo odświeżającego uczucia, jakim jest walka z potężnym, finałowym bossem. Jakież to jest kurewsko beznadziejne. To jest prawdziwa tożsamość Monokumy? I my mamy się teraz uporać z tym czymś? Nie jestem w szoku, że nazwałeś mnie tym czymś. O, jesteś taki niemiły. Czy mi się wydaje, czy jej osobowość się zmieniła? Strasznie łatwo się nudzę swoją osobowością. Na przykład teraz znudziła mi się osobowość, która szybko się nudzi. I właśnie teraz Fuyuhika powiedziałby coś w stylu: jest jeszcze za wcześnie, by mówić, że się znudziłaś, prawda? Czekaj, co? Posiadam mnóstwo informacji na wasz temat, więc bardzo łatwo jest mi powiedzieć, o czym teraz myślicie. Ty w ogóle się nie znudziłaś. Nudzę się samym nudzeniem. Rany. Nawet jeśli jestem martwa, to nadal się nudzę. To jest do bani. Rozmowa z nią wygląda jak w Trigger Happy Havoc. Bez jaj. Nawet jeśli jesteś martwa, czy to znaczy, że prawdziwą tożsamością tej osoby jest... no, Junko Enoshima. Czy ty jesteś Junko Enoshima? Powiedziałeś Junko Enoshima? Czy ona przypadkiem nie żyje? Też mi się tak wydaje. To prawda. Mój ostatni występ zakończył się dość śmiercionośnie. No ale wybaczcie mi, co nie? Nie chciałem kończyć tego tak szybko. Nie miałem na to wpływu. No wiecie, to był mój pierwszy raz. Rany, gupalki. To wszystko jego wina, że doszłam tak szybko. What? Więc dlaczego ktoś, kto umarł, stoi przed nami? Czy słyszeliście kiedyś o zaawansowanej sztucznej inteligencji zwanej Alterego? Co? I ona też się stała taką sztuczną inteligencją w takim wypadku? Ależ wybornie! Wszyscy teraz jesteśmy AI! Przekroczyliśmy wszelkie granice człowieczeństwa! Jakie AI? Przestań chrzanić te durnoty! No bo widzisz, mój typ osobowości polega na tym, że szybko umieram, kumasz? Dlatego stworzyłam własny program AI, kiedy jeszcze żyłam. A potem ktoś wgrał mnie do tego programu. Tak, oto alter ego Junko beznadziejnie się przed wami pojawiła. Jestem ciekaw, kto to był i czy to był na przykład ktoś z nas. To jakieś szaleństwo. Ta pojebana laska to Junko Enoshima. To właśnie ona jest odpowiedzialna za wszystko, co przeszliśmy. Ona stoi za zniszczeniem Akademii Szczytu Nadziei. To właśnie ona zniszczyła cały świat.
ta suka, która przejęła władzę nad programem Świat Neo i zmusiła nas do wzajemnego mordu, stoi właśnie przed nami. Ech, mimo to, co powinienem zrobić? Nawet jeśli wiemy, że to Junko Noshima, przestańcie się tak zachowywać i zadawać sobie pytania w stylu, co powinniśmy zrobić. W końcu wszyscy jesteśmy ostateczną rozpaczą. Reszta uczniów w naszej szkole patrzyła na nas, jak na bandę bezdomnych mieszkających na poboczu drogi. Zostańmy więc przyjaciółmi. Wybij to sobie z głowy. Jasny gwint. Ci goście mnie nienawidzą, a ja o was myślałam przez cały ten czas, kiedy grzebałam przy programie ukończenia, ale mimo to wy nadal mnie nienawidzicie. Co? Grzebałaś przy programie ukończenia? Pamiętacie? To, co ten fałszywy Makoto powiedział wcześniej? Mówił coś o tym, co się z wami stanie, kiedy zdacie, prawda? Pomyślałam, że to, co on zaproponował, nie jest zbyt wystarczającą nagrodą za ukończenie szkoły. Tak, więc postanowiłam trochę zmodyfikować ten świat, by był nieco bardziej ekscytujący i wyjątkowy, zupełnie jak w jakiejś grze. I co zamierzasz zrobić? Wielka Junko... Co ty robisz? Co to jest? Wygrywanie wspomnień z gry do waszych prawdziwych ciał jest w porządku, ale fakt, że wasi przyjaciele nadal nie żyją, to totalna kicha. Dlatego postanowiłam ich wskrzesić. Możesz tak zrobić? Juhu. Ale na pewno coś się za tym kryje. Panie i panowie, oto nowy program ukończenia. Ty ich wskrzesisz? Hej, mówisz poważnie? Naprawdę możesz to zrobić? To było naprawdę trudne. Czaisz? Mi się wydaje, że nawet jeśli by mogła, to coś się za tym kryje i jest jakiś haczyk, widzowie. Program ukończenia jest główną częścią gry, więc jest chroniony setkami zaszyfrowanego kodu. Zajęło mi to sporo czasu, nawet nie macie pojęcia, jak rozpaczałam nad tym, jaka że mnie beznadziejna osoba. Tej osobowości nie znałem. Cóż, jedną zalet bycia AI jest to, że stałam się inteligentniejsza niż jakikolwiek komputer. Pamiętam, jak kiedyś zabierałam mój komputer do psychologa, bo ktoś mi powiedział, że straszy się tnie. A teraz mam pytanie do was, klasu. Jak myślicie, ile czasu zajęła mi modyfikacja tego programu? Wisi nam to, ile zajęła ci ta modyfikacja? Czy wszyscy, którzy nie żyją, naprawdę wrócą? Nie ekscytuj się tak, Fuyuhiko. Zapomniałeś już? Musisz odpowiadać na pytania, aby fabuła mogła się rozwijać. Taka jest zasada tej gry, co nie? Dam wam małą wskazówkę. W tym miejscu czas jedynie mijał, a wy się mu przeglądaliście. Nie zamierzasz nam powiedzieć, dopóki nie odpowiem na twoje pytania? Jesteśmy całkowicie zdani na jej łaskę. Nie ruszymy dalej, dopóki nie odpowiemy na jej pytanie. Nie mamy innego wyboru. Musimy to zrobić. Jak długo Junko zajęła modyfikacja programu ukończenia? Junko powiedziała, że... W tym miejscu czas jedynie mijał. W jakim miejscu mógł mijać czas? Miejsce, które Junko ma na myśli, to... Że czas po prostu mijał? Park Jabberów? Odliczanie w parku Jabberów to jedyne miejsce, jakie przychodzi mi na myśl. No właśnie, tutaj czas płynął. To jedyne miejsce, któremu się przyglądaliśmy i ma jakikolwiek związek z czasem. To odliczanie reprezentowało czas, jaki był potrzebny do zmodyfikowania programu. Jakże wybornie! Błędna odpowiedź! A już myślałem, że to o to chodzi. Ha! Całkowicie się pomyśliliście co do tego licznika. Pomyliliśmy? Więc o co w tym wszystkim chodziło, chciałbym się dowiedzieć. Jak mam to ująć? Ja się tylko wygłupiałam? Wygłupiałaś? Czy rzeczy, o których nie macie zielonego pojęcia, nie są ekscytujące mimo swojej niezrozumiałej natury? To coś na wzór tych wszystkich cosplayerów, superbohaterów albo twórców życia pozaziemskiego, co nie? To było tylko na pokaz? Ja tyle teorii snułem odnośnie tego zegara, a to było jedno wielkie nic. Koniec końców, nie miało to żadnego znaczenia. Czy to nie wypełnia was rozpaczą? Bardziej wkurwem, żeby ci zajebać zaraz. Niczym dostanie bana na swoim ulubionym serwerze. Kojarzycie te tajemnicze morderstwa, za którymi tak naprawdę stoi detektyw, który prowadzi śledztwo? No więc skończyły mi się tak bzdurne motywy jak ten. Czego się spodziewaliście na tym etapie gry? Jest dużo odniesień do gier i odnośnie tego detektywa. Ja mam wrażenie, że słyszałem taką kwestię przed którąś z rozpraw klasowych. Któraś z postaci powiedziała coś takiego. Ja mam wrażenie, że to była Chiaki. I teraz pojawiła mi się dziwna teoria, moi drodzy. A co jeśli Junko jednak faktycznie nie żyje? I to wszystko jest częścią
egzaminu, że tak właśnie miało być, żeby wzbudzić w nas nadziei. Na przykład, ta Junko to nie Junko, tylko na przykład Chiaki. I ona jest naszym egzaminatorem, który ma zobaczyć, czy powstrzymamy Junko, czy przeciwstawimy się jej, czy jednak połączymy z nią siły. I dzięki temu program będzie w stanie ocenić, czy jest w nas nadzieja, czy dalej rozpacz, czy coś takiego. To miałoby ręce i nogi. Nie wiem, za dużo odniesień, za dużo porównań do różnych giereczek i tak dalej. Ona jest zdrowo jebnięta. Cóż, w pewnym sensie odliczanie sugerowało, że jestem na misji. Czy kiedykolwiek bawiliście się w grę typu spróbuj nie nadepnąć na pęknięcie chodnika? Ja na przykład, moi drodzy, jak idę, to staram się po pełnych kafelkach, a nie gdzieś tam pomiędzy. Powiedzcie, że nie tylko ja tak robię. Sprawdzałam się, czy zdołam wprowadzić was wszystkich do programu ukończenia, zanim odliczanie dojdzie do końca. Dość! Proszę, przestań! Nie bądź taka rozczarowana, to całkowita prawda. Trudno mi było manipulować programem. Kiedy wy bawiliście się na plaży, robiąc przy tym nieudolne psie miny, ja w międzyczasie ciężko pracowałem na własną rękę. Dobra, dosyć tego bezsensownego teatrzyku, gadaj. Czy naprawdę... Ten jak się uparł. Czy naprawdę wskrzesisz wszystkich, którzy zginęli? Tak jak mówiłam, to kaszka z mleczkiem. Mimo wszystko to tylko gra. Tylko gra? Ja, każda rzecz, jaka wydarzyła się w tej grze, była tylko i wyłącznie elementem. Nie ma możliwości, by cokolwiek, co wydarzyło się w grze, miało wpływ na świat rzeczywisty. To, co teraz mówisz, jest zupełnym przeciwieństwem tego, co mówiłaś wcześniej. Powiedziałaś, że bez względu, czy coś jest kłamstwem, czy nie, kiedy uznasz to za prawdę, staje się prawdziwe. Gra słownej manipulacji została już skończona. Nie musisz się o to martwić. Dobra, nie mam zamiaru się o to martwić. Hej! Kogo kurwa interesuje, czy to jest logiczne, czy nie? Dopóki wszyscy, którzy umarli, wracają do życia, to mi wszystko jedno. Ale jeśli nie rozumiemy zasad, które za tym stoją, to nie możemy mieć pewności, czy to w ogóle jest możliwe. W tym świecie wszystko jest możliwe. Widzieliśmy na to już wiele dowodów, prawda? Skoro jakaś laska może zamienić się w giganta, to nie ma nic dziwnego w tym, że nasi przyjaciele wrócą do życia. Mam rację? Skoro mówisz, że zmodyfikowała program w ten sposób, to jak mamy na to zareagować? No właśnie. Dlatego więc powinniście skończyć tę grę i wrócić do normalnego życia w prawdziwym świecie. Jeśli wrócimy do rzeczywistości, to co z tego będziesz miała? Jaką masz korzyść z tego, że każesz nam wrócić do prawdziwego świata, tak długo jak nie wiemy, co to jest? Rany boskie! To takie irytujące! Jesteś strasznie małostkowy, nie zachowuj się jak jakaś kura domowa, która sprząta za pół darmo! Chcę jedynie, by zakończenie tego roku zostało odegrane w bardziej dramatyczny sposób. Cóż, jeśli we mnie wątpisz, to nie musisz wracać. Tak właśnie chcesz? Zostać tu na wieki? Chwila, moment. To oczywiste, że się stąd wynosimy. Skoro to przywróci naszych przyjaciół do życia, musimy to zrobić za wszelką cenę. No jacha! W końcu to był nasz cel od... no, samego początku. Mając ten cel, byliśmy w stanie znieść wszystkie morderstwa. Dodatkowo, każdy może wrócić do swojego domu, więc nie ma powodów do wahania. Masz rację, nie ma mowy, że zostaniemy tutaj po tym wszystkim, co przeżyliśmy. Tak, jak można było się spodziewać po zwycięzcach tej zabójczej szkolnej wycieczki? Wasza wola życia jest naprawdę na ostatecznym poziomie. Wyśmienicie! Kolejny powód, abyście wykonywali swoją rolę jako urządzenia. Urządzenia? No dobrze, pora przestać grać na zwłokę, pośpieszcie się i zróbcie to. A teraz podejmijcie decyzję za pomocą panelu, który znajduje się zaraz przed wami. Bardzo nie podoba mi się, w jakim kierunku to zmierza. W sensie, ona nas prowadzi na pewną ścieżkę. Ona chce, żebyśmy wybrali tę ścieżkę i wmawia nam, że my też tego chcemy. Zrobię to. Naprawdę to zrobię? Jeśli się nie pośpieszycie, to na serio to zrobię. Nie musicie zadawać pytań typu, z kim ty teraz rozmawiasz? To nie ma związku z takim pajacem jak ty, Hajime. Pajacem? Nie przejmuj się tym. Wszystko się skończy, jeśli wciśniemy przycisk. Ona chce, żebyśmy tak myśleli. Nie sądzę, żeby się skończyło. Wystarczy, że naciśniemy zdaj, co nie? Nie róbmy tego. Jeśli to zrobimy, będziemy mogli wrócić do domu. Zmanipulowała was. Mogę stąd uciec. Tylko tyle mnie dzieli od wyjścia z tego miejsca. Kazuichi ma rację, jak nigdy dotąd. Wystarczy, że posłuchamy się Junko i wrócimy do domu. No właśnie, posłuchamy się Junko. Nie o to chodziło w tym programie.
od samego początku. Nasi przyjaciele wrócą do życia, to jest zakończenie, o które walczyliśmy. Można to nazwać dobrym zakończeniem, mam rację. Sądzę, że powinniśmy zrobić jej na przekór. Takie jest moje zdanie. Powtórz. Hajime, to nie ten przycisk! Nie skumałeś? Jeśli to wciśniemy, to utkniemy tu na wieki wieków, amen. Nawet nie próbuj mi wmawiać, że lepiej będzie, jeśli tutaj zostaniemy. Mogę stąd uciec, tylko tyle... O ty, Mendo. Kazuichi ma rację, jak nigdy dotąd. Wystarczy, że... Ale nie, nie chcę się słuchać, Junko. To ja nie będę nic wciskać. Nie naciskam niczego. Co ty robisz? I tak wygrywamy większością głosów, więc po prostu dla swojego dobra naciśnij wymędy jedne. Nie chcesz wrócić do domu? No dobra, jak chcesz, to sobie zostań, ale ja nie jestem tobą. No dobra, moi drodzy, zmusili mnie do tego. Ja nie chciałem. To oni zrobili. A co ty tutaj robisz? Nie róbcie tego, to jest pułapka, Junko. Ja wiedziałem, ja mówiłem od samego początku, ale... Kurde, nie słucha mnie nikt. Co? Co do diabła? Ten koleś znowu tutaj wrócił? Nie, znowu tym razem przyszedł ten prawdziwy. Prawdziwy? Jestem Makoto Naegi. Makoto Naegi z Fundacji Przyszłości. Ten gość to prawdziwy Makoto? Szyaby na pewno, więc to właśnie z nim rozmawiałem. Wybaczcie mi to spóźnienie. Chciałem uratować was już wcześniej, ale... Przez wirusa, który zainfekował program Świat Neo, nie byłem w stanie do niego wejść. I właśnie wtedy, kiedy grupa pajaców przestaje sobie radzić, on nagle może się włamać z nieznanych mu powodów. Właśnie w taki oto szarmański sposób pojawia się główny bohater. Kia! Ale fajnie! Na sam widok aż dostaje ślinotoku. Czy ty widziałaś? Wiedziałaś, kiedy przyjdę? Nie, to nie ma teraz znaczenia. Uratuję was wszystkich, a potem załatwię to między nami raz na zawsze. Ach, no nie mogę! Ślina! Nie przestaje lecieć! Jak udało ci się tu dostać, Makoto? Skoro ja użyłam swoich sztuczek, żeby dostać się do programu, to on włamał się za pomocą swoich sztuczek, nieprawdaż? Tak też zachowałem swoje wspomnienia, czyż nie? Nawet jeśli się nie zestarzałeś, zupełnie jak reszta. Gdybym tego nie zrobił, nie byłbym w stanie wszystkich uratować. Nadal nie rozumiesz? Nie ma znaczenia, jak się tu znalazłeś. Tak długo jak tu będziesz, jesteś traktowany jako jeden z moich uczniów. To oznacza, że musisz szanować mój autorytet. Zdaję sobie sprawę z ryzyka, jakie niesie ze sobą pobyt w tym miejscu. Od zawsze kierowałeś się taką lekkomyślną nadzieją. Kocham cię tak bardzo, że aż chce mi się zżygać. Ej, co miałeś na myśli mówiąc pułapka? Czym jest pułapka, Junko? To nie ma znaczenia. Yuhiko, dlaczego jesteś taki narwany strasznie podczas tej rozprawy? Znaczy ja domyślam się, że w momencie, kiedy usłyszał o tym, że tamci mogą z powrotem żyć, to pomyślał sobie o Peko, nie? W końcu możemy to skończyć, rozumiesz? Jeśli się wydostaniemy się stąd, zakończymy to pokojowo. Po tym wszystkim, co przeszliśmy. Uspokój się, ej, weź wyluzuj. Ja myślałem, że ty jesteś taki bardziej twardy. Nie mogę pozwolić, abyś stanął mi na drodze. Sam fakt, że w ogóle o tym rozmyślacie, to pułapka, Junko. He? Okłamała was, mówiąc, że wasi martwi przyjaciele wrócą do życia. Kto okłamał? Taka słodycz jak ja? Komu powinniśmy ufać? Na pewno nie Junko. Gdybyście znali prawdziwy cel Junko, wiedzielibyście, że kłamie. Znasz jej prawdziwy cel? Tak, celem Junko jest przekształcenie programu przywrócenia nadziei w program przywrócenia rozpaczy. Program przywrócenia rozpaczy? W ramach programu kończenia pamięć i świadomość waszych awatarów zostałaby wgrana do waszych prawdziwych ciał. Jednak nikt z nas się nie spodziewał, że którykolwiek awatar zostałby usunięty. Junko skorzystała z tej niewiedzy. Zamierzała użyć swojej wersji alter ego, sztucznej inteligencji, którą stworzyła za pomocą skradzionej od mojego przyjaciela technologii. A następnie chciała się wgrać do ciał wszystkich, których awatary zostały usunięte. Czyli wszyscy pozostali byliby taką kopią Junko? Że co? Czyli wszyscy, którzy umarli, nie wrócą do życia? Zostaną przejęci przez Junko? Że co, kurwa? Podobnie jak w świecie rzeczywistym, tak i w wirtualnym, raz usunięty awatar nie może zostać przywrócony. Jest pustą skorupką, do której taka Junko może se powędrować. W zasadzie nie można ich ożywić.
To nie oznacza, że kłamałam, wiesz? Po prostu nie wyjaśniłam pewnych rzeczy. I nawet jeśli zostaną nadpisani przez moje alter ego, to nie oznacza, że będą zupełnie innymi ludźmi. Posiadam informacje na temat każdej osoby, która zginęła, więc jestem pewna, że mogę przekonująco odgrywać ich osobowości. Na twój temat, Fujiko, również mam mnóstwo informacji, więc znam kilka rzeczy, które z pewnością cię ucieszą. Mogę zagrać wersję Peko, która z pewnością by ci się bardziej spodobała niż oryginał. On ci zaraz zajebie. Powiedziałem, żebyś przestała kurwa ze mnie kpić. Operacja Junko Kalipsa całej ludzkości rozpoczyna się tu i teraz. Junko Kalipsa całej ludzkości? W graniu mojego alterego do ciał wszystkich, którzy zginęli, przejmę siedzibę Fundacji Przyszłości. Ile Junko? Ty jesteś popaprana, a potem na całej kuli ziemskiej będzie się roiło od moich sobowtórów. I właśnie wtedy moja utopia rozpaczy, w której będziecie mogli rozpaczać dowoli, czyli tak zwana Junkolandia, będzie ukończona. Oto operacja Junko Kalipsa całej ludzkości w pigułce. O tak, braci i siostro, nasze marzenia się spełnią. I ten posrany plan to twój cel? Więc dlaczego po prostu nie zabijesz nas wszystkich? Gdybyś nas zabija, mogłabyś przejąć wszystkie nasze ciała. Czy to nie byłoby dla ciebie wygodniejsze rozwiązanie? Czy to jest to, co chcesz, bym uczyniła? Czy nie jest na to za późno? Sądzę, że nie może tego zrobić, bo obowiązują ją jakieś reguły. Nie istnieje powód, przez który Junko nie może tego zrobić. Dlatego kazała się wam zabijać. No właśnie. Dlaczego nie była w stanie zabić nas wszystkich? Czy to przez rzecz, której ona sama nie ustaliła? Skoro tak, to nie mogła nas zabić, ponieważ obowiązywały ją zasady wycieczki. No właśnie. Rozumiem, to ze względu na zasady szkolnej wycieczki. Nawet taki potwór, jak ona, musi przestrzegać zasad szkolnej wycieczki? Junko uzurpowała sobie autorytet sami jako obserwatora i jej rolę jako waszego nauczyciela. Jednakże, zgodnie z zasadami szkolnej wycieczki, nawet Usami musiała się do nich stosować. Dlatego też, kiedy Junko przejęła jej stanowisko, nie miała innego wyboru, jak przestrzegania tych zasad. No właśnie, zasada czwarta, nauczyciel prowadzący nie może bezpośrednio ingerować w życie uczniów. Czyli chroniły nas zasady? Rany, nawet nie wiecie, jak bardzo byłam wkurzona. Miałam uprawnienia na dodawanie zasad, ale nie mogłam ich już usuwać. Cóż, nawet gdybym mogła usuwać zasady, to i tak byłam zajęta swoim planem przejęcia waszych ciał. Więc kazałaś nam się pozabijać, bo sama tego nie mogłaś zrobić? Czy w ten sposób udało ci się zwiększyć liczbę ciał, które możesz przejąć? Tak jak mówiłam, osobiście nie interesowała mnie liczba zabójstw. I jak śmiesz tak na nas patrzeć? Nie wkurwiaj mnie, a co z naszymi życiami? Są nic nie warte. Przysięgam, nigdy ci tego nie wybaczę. Nigdy, kurwa, przynigdy ci tego nie wybaczę. Więc to jest twoja pułapka. Próbowałaś nas zmusić do wybrania opcji zdaj, by móc przejąć ciało każdego z nas za pomocą programu kończenia. Jak można być aż tak okrutnym? Ponieważ Junko Noshima jest prawdziwą, ostateczną rozpaczą. Ona nie tęskni za żadną przyszłością. Każdego napotkanego człowieka wypełnia rozpaczą. To mój cały Makoto, znasz mnie aż za dobrze. Dla mnie rozpacz nie jest celem, nie jest zbiorem zasad, nie jest sposobem na życie, nie jest instynktem. To właśnie definiuje mnie jako Junko Noshima. To po prostu moja charakterystyka. Właśnie dlatego dążenie do rozpaczy jest dla mnie takie proste. Chcesz powiedzieć, że twoim jedynym celem jest wypełnianie ludzi rozpaczą? Na przykład, chcecie usłyszeć historię o cudownym wspomnieniu, którą nawet tak łatwo nudząca się osoba jak ja wspomina z sentymentem? Wyobraźcie sobie tysiące durniów zakochanych we mnie po uszy, ginących jeden po drugim niczym robale, które psiknęło się środkiem na pluskwy. A najlepsze jest to, że sami to sobie zrobili, kumacie? Tysiące ludzi upadających niczym domino. Ach, to wspomnienie jest tak piękne, że aż mój mózg zaczyna się rozpływać. Ja, a czy ta historia ma dobre zakończenie? Czy ona mówi właśnie o... uczniach z Wydziału Rezerwy? Czy ty właśnie mówiłaś o masowym samobójstwie uczniów z Wydziału Rezerwy? O tak, całkowicie zapomniałam, że jesteś ocalałym z Wydziału Rezerwy. Tak przy okazji, bardzo mi przykro z powodu twojej straty. Masowe samobójstwo? O czym ta laska mówi? Chodzi o incydent, w którym 2357 uczniów z Wydziału Rezerwy popełniło samobójstwo. Junko prawdopodobnie zmusiła ich do tego. 2357? Tuż to skandaliczna liczba.
No ale nie musicie być aż tak zaskoczeni. Wyglądacie jakby wasze rodziny, wasi przyjaciele i kochankowie umarli w tym samym momencie. A, to było strasznie niegrzeczne z mojej strony. W końcu nie ma mowy, żeby którykolwiek z was miało takie relacje. Znaczy, wy wszyscy jesteście ostateczną rozpaczą. Nasyciliście się swoją porcją rozpaczy. Nie za bardzo wiem, co chcesz przez to powiedzieć. Junko okrada z przyszłości każdą osobę, z którą ma kontakt. Wy, ostateczne rozpacze, jesteście jednymi z jej licznych ofiar. Jeśli na świecie rodzą się ludzie tacy jak ja, to znaczy, że świat pragnie rozpaczy. To nieprawda. Świat nie pragnie rozpaczy. To jest powód, dla którego nie pozwolimy ci uciec. A no i jeśli to zrobicie, nie będziecie mogli wrócić do normalnego świata, co nie? He? Jeśli wybierzemy opcję zdaj, by uciec z tego miejsca, program ukończenia zostanie aktywowany, racja. Jeśli to się stanie, alter ego Junko zostanie wgrane do ciał zmarłych. Czy to oznacza, że musimy tu zostać, żeby ona się nie wydostała? Co do diabła? Dlaczego to musi tak wyglądać? Ten los jest strasznie dla was okrutny, ale jakże wygodny dla Fundacji Przyszłości. Będą w stanie uwięzić w tej grze wszystkie ostateczne rozpacze, łącznie ze mną, raz na zawsze. Nie, nic z tych rzeczy. Ale ostateczna rozpacz jest nienawidzona na całym globie, a ich unicestwienie jest celem Fundacji Przyszłości. O, no cóż, ale skoro nie chcesz się do tego przyznać, to chyba nic na to nie poradzimy. Nic a nic, lol. W tym nie ma niczego lolowego. Ale to taka ironia losu. Przeszliście tak długą drogę tylko po to, by dowiedzieć się, że ukończenie szkoły to zły pomysł. Mimo, że przebyliście całą tę drogę, by wygrać grę. Mimo, że poświęciliście swoich przyjaciół, aby wygrać. Cel, do którego dążyliście przez cały ten czas, był jednym wielkim błędem. Czy to nie jest po prostu kurewsko tragiczne? Przestań! To wszystko było błędem? Czy to prawda? Czy błędem było sądzić, że wrócimy wszyscy do domu żywi? A co z morderstwami i rozprawami? Czy to wszystko było jedynie jedną, wielką, bezsensowną zabawą, w której ostateczne rozpacze mordowały się nawzajem? To jest... Nie poddawajcie się jeszcze. Istnieje sposób, żebyście mogli się stąd wydostać, nie wypuszczając przy tym Junko. Słucham? Nie ma takiej opcji o takim dogodnym... Jest? Naprawdę? Pierwszy raz o tym słyszę. Pierwszy raz o tym słyszy? Czyli to sposób, o którym nie wie nawet Junko? Droga wyjścia, o której Junko nie wie, czy tu chodzi o... O co może chodzić? Resztki rozpaczy, lista obiektów, założyciel, e-mail, program Światne Obserwatorzy, sekwencja wyłączenia. Czy to może chodzić o to? Specjalna komenda, która może zostać użyta podczas końcowego egzaminu. To może chodzić o to właśnie. O, no właśnie. Czy ty mówisz o sekwencji wyłączenia? Sekwencja wyłączenia? A cóż to takiego? To ukryte polecenie, które umieściłem w programie Świat Neo. Ukryte polecenie? W zasadzie nigdy nie wierzyłem, że ten program będzie idealnym rozwiązaniem. Zawsze istniała opcja, że nadzieja usami mogła pogorszyć waszą sytuację. Dlatego przygotowałem sposób na wyłączenie programu w razie nagłej potrzeby. Z tego co pamiętam, powiedziałeś, że to polecenie, którego nawet nauczyciel nie jest w stanie powstrzymać. Co oznacza, że nawet Junko nie może go powstrzymać. Szanowna klaso, mam dla was przykrą wiadomość. Nie możecie rozpocząć sekwencji wyłączenia. Co? Ty wiesz o tym? Teraz ważniejsze jest, czy wiesz dlaczego? Wiesz, dlaczego nie możesz rozpoczynać sekwencji? Powodem, przez który nie możemy aktywować sekwencji wyłączenia jest... nie ma wystarczającej liczby osób. Chyba było wcześniej wspomniane o ilości osób, z tego co pamiętam. Ponieważ nie ma tutaj wystarczającej ilości osób. Proszę uwagę, klaso, zgodnie z informacjami, aby zainicjować sekwencję. No, ponad połowa z 15 osób musi nacisnąć zdaję oraz powtórz w tym samym momencie. Okej, czyż mam rację? Jednak z naszej 15, wliczając do tego Makoto, jest tutaj tylko 6 osób. Nawet jeśli chcecie oszukiwać, nie pozwolę wam na to. Sekwencja wyłączenia nie zostanie aktywowana, jeśli będzie wiedziała, że aktywuje ją mniejsza ilość osób. Więc dla was jest to absolutnie niemożliwe. Ty całkowicie przejrzałeś to rzekomo ukryte polecenie? Nie ma potrzeby, aby się martwić. Nawet ja wiedziałem, że nie możemy aktywować sekwencji. Mimo zerowych szans na wygraną, ty i tak tu przyszedłeś. Tu nie chodzi o szansę na wygraną. Jestem tu tylko dlatego, ponieważ jest taka szansa. Więc spróbuj nam to wytłumaczyć, i to wielka Junko. Czym jest ta szansa na wygraną, o której wspomniałeś? Wierzę. Co?
Nie słyszę cię. Musisz mówić głośniej. W końcu jesteś taki słaby. Wierzę w nich. Wierzę, że na pewno tutaj przyjdą. Kto? W nich? O kim ty mówisz? He? Siemaneczko, Kyoko! Czy przyjdą tu pozostali? Nie musiałam... Ja nie pamiętam, jaki robiłem głos, Kyoko. Nie musiałeś się tak śpieszyć, żeby to powiedzieć. Siema, Byakuya! Ty wierzysz? Spróbuj postawić się w naszej sytuacji, zanim wciągniesz nas w takie okoliczności. Kyoko, Byakuya, wiedziałem, że przyjdziecie. Kyoko? Byakuya? Byłoby lepiej, gdybyśmy zostawili za sobą osobę, która wyciąga pochopne wnioski i nie słucha naszych ostrzeżeń. Przepraszam. Mimo, że wprowadzenie do programu dwóch osób jednocześnie zajmuje trochę czasu, wygląda na to, że w końcu nam się udało. Hej, co tu się wyprawia? Dlaczego jest tu coraz więcej? Bardzo dobrze! Bardzo dobrze, klikamy! Jest już chyba teraz nas ponad połowa. Jakie to ekscytujące! Nie wiedziałam tych mordek od wieków! To tak jakby otworzyć szkolny album 10 lat później. Muszę przyznać, że teraz, kiedy widzę ją z bliska, jest o wiele większa niż zapamiętałem. Co? Jaki mężczyzna nie jest podniecony na widok dużej kobiety? Kiedy nabierzesz więcej doświadczenia, to zrozumiesz. Istnieje wiele pikantnych rzeczy, jakie możesz robić z dużymi dziewczynami. Zamknij się. Byakuya, ty żyjesz, ale teraz jesteś chudy jak patyk, tak mi cię szkoda. Ty też się zamknij. Wasza dwójka również pochodzi z Fundacji Przyszłości? Nie, to pewnie nie tylko to. To są ocalali. Dokładnie, wasza szóstka dołączyła do Fundacji Przyszłości, ponieważ podzielaliście nasze ideały, zgadza się? To właśnie Fundacja Przyszłości uratowała was przed tragedią i pomogła odzyskać wspomnienia. Tragedia. Jeśli zabójcze szkolne życie odnosi się do tej frazy, to wy jesteście tymi, którzy przeżyli zabójcze szkolne życie i pokonali Junko, prawda? Tak, to właśnie my. Jest ich tu teraz troje? Byli bohaterowie zanurzają się w świat gry, ignorując przy tym wszelkie niebezpieczeństwa, rany, głupolki. Żeby dokonywać tak samobójczych posunięć, naprawdę aż tak bardzo chcielibyście mnie zobaczyć? Nic na to nie poradzimy. To posunięcie było jedynym rozsądnym wyborem, aby móc cię pokonać. A zatem, teraz mamy 8 osób. Jest nas wystarczająco dużo, aby aktywować sekwencję wyłączenia. Dlaczego płaczesz? No bo pojawiliście się, wyglądając przy tym super i w ogóle, a teraz wszystko ostateczne rozpacze. Będą teraz traktowani jak jeszcze większe pajace. Pajace? Powiedziałaś to znowu. Po prostu ją zignoruj. Jeśli tylko uruchomimy sekwencję wyłączenia, to będzie koniec Junko i tego pogmatwanego świata. I tego pogmatwanego świata? Hej, czy mogę o coś zapytać? Jeśli zamkniemy program, to co się z nami stanie? Nie musicie się o to martwić. Nie pozwolimy, by stała się wam krzywda. To za mało, chcemy bardziej szczegółowych wyjaśnień. Jeśli wyłączycie program, wszystko co się w nim znajduje, zostanie usunięte. Oczywiście zalicza się do tego alter ego Junko, jak i wasze awatary. Więc chcesz powiedzieć, że my też zostaniemy usunięci? To nie oznacza, że zostaniecie usunięci. Program po prostu zostanie zakończony przez zaliczania programu kończenia. Co to dla nas znaczy? Wasze awatary nie zostaną wgrane do ciał, więc wrócicie do pierwotnego stanu sprzed wejścia do programu. To niedobrze. Co? Czy istnieje choć jeden powód, by mówić im to wszystko? Muszą to wiedzieć, w przeciwnym razie nigdy się nie zgodzą. Poczekaj chwilę, jeśli wrócimy do naszych pierwotnych postaci sprzed wejścia do programu, co się stanie, jeśli wrócimy do stanu sprzed wejścia do programu? Wrócimy do ostatecznych stracę wszystkie monomonetki. Morderstwa zaczną się od nowa. Wrócimy do ostatecznych rozpacz. Dokładnie tak. Czy to znaczy, że wrócimy do bycia ostateczną rozpaczą? Rzeczy samej. Wrócicie do bycia kontrolowanymi przeze mnie. Do czasów, kiedy czuliście jedynie rozpacz na myśl o rozpaczy. Nie. Jaja sobie szmaty robicie? Nie możecie nic z tym zrobić? Rozumiem wasze obawy, ale to jest jedyny sposób, by powstrzymać Junko. To może być naprawdę bolesna decyzja, ale wiem, że uda się wam ją przezwyciężyć. Dlatego chcę, byście walczyli u naszego boku przeciw rozpaczy. Mamy nadal walczyć? Myślałem, że to już koniec. Nie martwcie się. Jak tylko się stąd wydostaniecie, zrobimy wszystko, aby was wesprzeć. A ja głupia myślałam, że Fundacja Przyszłości chce zabić każdego członka ostatecznej rozpaczy. Dlatego każda wykryta resztka rozpaczy musi zostać natychmiast wyeliminowana.
Kiedy mówisz wesprzeć, masz na myśli, upewnimy się, że nie będziecie cierpieć, kiedy was zabijemy, czy? Oczywiście, że nie. Nigdy byśmy do tego nie dopuścili. Wszystko będzie dobrze. Wasze prawdziwe ciała zostały poddane praniu mózgów. Właśnie dlatego jestem pewien, że szybko wrócicie do stanu, w którym jesteście teraz. Czy możesz przestać używać takich bzdurnych zwrotów jak pranie mózgu? Pranie mózgu jest naprawdę paskudne. Ale nawet jeśli wrócimy do stanu sprzed wyprania mózgów, to wspomnienia, które dotychczas doświadczyliśmy, zostaną wymazane, prawda? Czy to oznacza, że całkowicie zapomnimy o wszystkim, co robiliśmy na wyspie? Nie chcę tego zapomnieć. Nie ma znaczenia, czego ty chcesz. Taka jest rzeczywistość. Musi być jeszcze jakiś inny pomysł, mysie-pysie. Każda, nawet najbardziej bezsensowna rzecz, która miała tu miejsce, zostanie usunięta z waszych głów. Każda rzecz zostanie usunięta? Czyli ona też, tak? Jeśli zapomnimy o wszystkim, co się tutaj wydarzyło, zapomnimy również o niej, prawda? Chodzi o Chiaki. Jeśli tak się stanie, to czy naprawdę ona, byt istniejący tylko w tym świecie, zniknie naprawdę? Ryzykowała za nas swoim życiem, a my nawet nie będziemy pamiętać, że istniała. Pamięć to nie wszystko, co wróci do normy. Jeśli straciliście kończynę jak Nagito, to nadal nie będziecie jej... Proszę, przestań! Powrót do rzeczywistości w takim stanie to jest jakiś kiepski żart. To nie jest żart, to wasza przeszłość. Nikt nie jest w stanie uciec od swojej przeszłości. Nie wiemy nic o tej przeszłości. Hej, dlaczego? Dlaczego w ogóle staliśmy się ostateczną rozpaczą? Pytałem o to samo w prawdziwym świecie, lecz nikt nie chciał mi odpowiedzieć. Wygląda na to, że moje nauczanie było dość dokładne. Jednakże jeśli zapytasz mnie, ludzie, którzy trzymają się takich rzeczy jak nadzieja, talent czy uznanie są najsłabsi. He? Jednostki, które desperacko pragną dotrzeć na szczyt, nie myślą o tym, co się stanie, kiedy zostaną zepchnięci. Prawdopodobnie są zbyt zajęci patrzeniem na wszystkich z góry. Spychanie takich ludzi jest banalnie proste. Tak się składa, że znam ponad 17 tysięcy sposobów, jak to zrobić. Chodzi o to, że w momencie, kiedy trzymasz się talentu i nadziei, rozpacz już się pojawiła. To nie jest wyjaśnienie. A co jeśli pomyślimy o tym w ten sposób? Okazuje się, że ta cała historyjka z ostateczną rozpaczą była jedynie częścią świata gry. I ci goście z Fundacji Przyszłości też mogą być częścią tego świata. Są to po prostu postacie drugoplanowe, których rolą jest dawanie wam beznadziejnych nadziei. O rany, po powiedzeniu tego wszystkiego sama nie wiem, co jest grą, a co jest rzeczywistością. Żartuję sobie? Wystarczy. Ma cierpliwość jest już na wyczerpaniu. Pośpieszmy się i zaczynajmy sekwencję wyłączenia w tej chwili. Zanim zaczniemy, chciałbym zapoznać was z czymś. Z czym takim? Co ty robisz? Pik, 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 pik. Co jest? Sekwencja wyłączenia. Kiedy aktywujecie sekwencję wyłączenia, powrócicie do czasów, kiedy byliście znani jako ostateczna rozpacz. A wasi zmarli przyjaciele nigdy nie wrócą. Ucieleśnienie rozpaczy alias ja zostanie wymazane, zachowując tym samym nadzieję w rzeczywistości. Dobrze więc, czy nadzieja Fundacji Przyszłości zwycięży ten pojedynek? A może zwycięzcą okaże się moja rozpacz? O tak, zaczyna się robić gorąco! Wiesz, że to nie jest gra? Au contraire, to jest gra. Gra nadziei i rozpaczy, która zaczęła się już podczas waszego zabójczego szkolnego życia. To wyjaśnia, dlaczego te pajace, których nie było wcześniej, zostali zredukowani do postaci pobocznych. Znowu nazwałaś nas pajacami. Tylko dlatego, bo jest to prawda. Co ważniejsze, ta zabójcza szkolna wycieczka nie była przeznaczona dla was. Co? Jak to? Miałam w tym ważniejszy cel. Cel polegający na zwabieniu konkretnej grupy osób. A skoro mamy na to doskonały moment, dlaczego mam nie zadać tego pytania? Pytania? Tak, długo jak jesteśmy w świecie gry, zasady mówią, że mam od czasu do czasu zadawać wam pytania. Oto Jone. Kogo zwabiłam i jak to zrobiłam? Podpowiedzią jest, że łatwo się nudzę, więc taki sam efekt jak w zabójczym szkolnym życiu byłby prawdziwym wrzodem na tyłku. Akidaki, pora się nad tym zastanowić razem. Taki sam efekt jak w zabójczym szkolnym życiu. Muszę sobie przypomnieć, co się tam wydarzyło. Kim są ludzie, których Junko chciała zwabić, jak to zrobiła? Muszę połączyć kropki, odpowiedź pokaże się sama. Czy to będą logiczne przemyślenia, mysie-pysie? Dokładnie tak, no kogo chciała zwabić, no to chyba chodzi o Makoto... Kyoko i Byakuya? Dajcie mi pytanka. Mamy 3 pytanka. Dobła. Na razie nic się nie dzieje. Dobra, moi drodzy, mamy pierwsze pytanko.
Kogo chciała zwabić Junko Enoshima, dyrektora, ostateczną Fundację Przyszłości? Fundację Przyszłości, dokładnie tak. No, no easy pytanko. Jaką przynętę wykorzystano do zwabienia Fundacji Przyszłości? Przynętę z samą Junko może, albo błędy w grze. Błędy w grze albo samą Junko. Dobra, zobaczymy. Nie, czyli... Nie, tam było żółte. Zabójstwa. No dobra, no to weźmy te zabójstwa w takim wypadku. A kręci mi się w głowie. A zaraz padnę. Dobra, żyję. Czego użyła Junko, by zmusić do oglądania morderstw? Kamer nadzoru, kamer nawozu. Kamer nadzoru. Kamer. Okej, wszystko to jest to samo, tylko że ma błędy. W sensie pozostałe odpowiedzi mają błędy. No okej, no przez kamery pozostali musieli obserwować, no, powtórkę ze szkolnego zabójczego życia. I tutaj jest już koniec, dokładnie tak. No, chciała zwabić, no to tak jak mówiłem, tamtą trójkę po prostu. Pytanie, czy chce zwabić jeszcze pozostałych trzech, czy nie? Rozumiem, użyłaś do tego kamer nadzoru. Próbowałaś zwabić Fundację Przyszłości, pokazując im materiał, który nagrałaś, czyż nie? Kamery? To... Po to one tam były? Dokładnie tak, Mysiu Pysiu. W poprzednim zabójczym szkolnym życiu nagrania z kamer były transmitowane poza szkołą. W tym samym celu użyłaś kamer, które były rozsiane po całej wyspie. Ding, ding, ding! Nadawałam na żywo zabójczą szkolną wycieczkę dla każdego członka Fundacji Przyszłości. Nagrania z kamer zostały pokazane członkom Fundacji Przyszłości? Co mam teraz począć? Zrobiłam wiele niechlubnych rzeczy przed tymi kamerami. W rzeczy samej. Teraz już nigdy nie zostanę królową. Proszę, zapomnijcie o wszystkim, co widzieliście. Obserwowaliście nas? To dlaczego nie przyszliście uratować nas wcześniej? Wielokrotnie próbowaliśmy się włamać, jednak wirus wewnątrz programu blokował nas za każdym razem. Mało tego, program Świat Neo przestał przyjmować komendy wyłączenia z zewnątrz. Rozważaliśmy odcięcia zasilania w ostateczności, ale nie wiedzieliśmy, co się stanie z obiektami, jeśli odetniemy zasilanie w momencie, kiedy program nadal działał. Nie było nawet mowy o podejmowaniu tak wysokiego ryzyka ze względu na wasze bezpieczeństwo. O, przejmowali się nami. Mimo to próbowaliśmy wciąż i wciąż, aż w końcu udało nam się wejść do programu. Zaledwie chwilę temu. Przybyliście aż tutaj, wiedząc, że tu pułapka. Czaje, nie mogliście ich tak po prostu zostawić. Gdybyście wiedzieli na własne oczy ludzi umierających jeden po drugim przez tę samą zabójczą grę, w którą wygraliście, wasza nadzieja kazała wam zachowywać się górnolotnie i powiedzieć, że tym razem na pewno to powstrzymamy, co nie? Hej, nie mów mi, że to dlatego kazałeś nam przez to wszystko przechodzić. Zorganizowaliśmy tę grę zamiast zabić was od razu, tylko po to, by pokazać ją Fundacji Przyszłości. Zostaliśmy zmuszeni do rozwiązywania tych zagadek i łamigłówek tylko po to, byś mogła się tym pochwalić przed Fundacją Przyszłości? Właśnie dlatego jesteście pajacami, jesteście przynętą, zostaliśmy wykorzystani to tak bardzo, na którą złowiłam większą rybę zwaną Fundacją Przyszłości. Ale wiecie co? To nie moja wina. Ta gra to pojedynek pomiędzy Fundacją Przyszłości a mną. Wy byliście jedynie podżegaczami w tle. Ale wy już o tym wiedzieliście od momentu, w którym zdecydowaliście się zagrać w tę grę, prawda? Poczekaj, moment, proszę, to brzmi tak jakbyśmy... Jakbyśmy chcieli być w tym świecie z własnej woli. Taka jest prawda, złotko. Co? Zostaliście podżegaczami z własnej woli i zostaliście dobrowolnie wgrani do tego programu. Aby zapewnić mi możliwość doprowadzenia pojedynku między nadzieją a rozpaczą do dogrywki. Dokładnie. Powód, przez który ostatecznie rozpaczy zaczęły się mordować nawzajem, został wymyślony przez nich samych. To tylko twoja wyobraźnia. Naiwny Makoto dał się złapać w sidła mojej pułapki, a teraz na jego twarzy pojawił się piękny odcień rozpaczy. Cóż, ta rozpacz jest kurewska oczywista, jesteście tu, by ratować dupków, którzy to wszystko ukartowali. Nie obwiniaj nas za to. Dziękuweczka, jesteśmy tutaj dzięki wam. Może tym razem uda mi się napełnić ich rozpaczą. Nie uda ci się tego zrobić. Nawet jeśli to wszystko było pułapką, nigdy nie będziemy żałować, że tu przyszliśmy. Poza tym, to jest jedyna rzecz, jaką możemy zrobić, żeby cię powstrzymać. Tak czy inaczej, to już koniec. Wyłączymy program i zakończymy to wszystko. Jesteście w chuj zdesperowani. Cóż, to było kurwa oczywiste. Jeśli nie rozpoczniecie sekwencji wyłączenia, te pojeby z Fundacji Przyszłości zostaną tu uwięzione na zawsze. Uwięzieni? Dlaczego? Czy ja tego już nie wyjaśniałam? No wiecie, zasady egzaminu końcowego.
Są dwie opcje, możecie zdać albo powtórzyć szkołę. Dobrze, musicie wybrać jedną z opcji i wciśnąć przycisk. Kiedy wciśniecie przycisk, opcja, która miała więcej oddanych głosów, zostanie uznana za waszą ostateczną decyzję. Ale to nie wszystko, co nie? Żeby ukończyć egzamin końcowy, trzeba było spełnić jeszcze jeden warunek. Warunkiem, o którym wspomniała Junko, jest... końcowa decyzja nauczyciela. Jup. Z tego co pamiętam, potrzebujemy jeszcze ostatecznej decyzji nauczyciela. Jup. Żeby wziąć udział w programie ukończenia, potrzebujecie pozwolenia od nauczyciela, wiesz? Co? Czyli to się nie skończy na głosowaniu? Zaraz po głosowaniu ocenię, czy każdy z was może dostąpić zaszczytu ukończenia szkoły, czy nie. Więc nawet jeśli zagłosujemy, to nie ukończymy szkoły, dopóki ty tego nie uznasz. Oczywiście nie ma mowy, żebym pozwoliła członkom Fundacji Przyszłości ukończyć szkoły, więc jeśli nie możecie aktywować sekwencji wyłączenia, fundacja wpadnie w niekończącą się spiralę powtarzania klasy. Ech, tak się stanie, jeśli sekwencja nie zostanie aktywowana, tak? Lecz to jest niemożliwe. Wszyscy tutaj bez wyjątku wiedzą, jak bardzo niebezpieczne jest wpuszczenie cię do prawdziwego świata. Wiemy to za dobrze. Znaczy, ona nas oczerniała przez cały ten czas. O! Wygląda na to, że nie powinnaś tyle paplać. Jak to się mówi? Słowa ranią bardziej niż czyny. Prawdą jest, że wpadliśmy w te pułapki i ryzykujemy, że nie będziemy mogli się wycofać. Ale co w tym złego? Myślenie, że wycofamy się z powodu czegoś takiego, jest ogromnym błędem. Ej, to moja kwestia. Myślenie, że ten plan się powiedzie, jest ogromnym błędem. Ha? Naprawdę przeceniasz tę bandę pajaców. Nie ma opcji, żeby rozpoczęli sekwencję wyłączenia. O, ty ciulu. Odpalamy sekwencję. Dlaczego nie? Spójrzcie na ich twarze. Wyglądają jak prosięta, które musiały patrzeć, jak ich mamuśka piecze się na różne. Nie ma chuja, że rozpoczną sekwencję wyłączenia tylko po to, by wrócić do bycia ostateczną rozpaczą. Odpalamy to. My się pysie, już. To jest cóż. Junko, nie interesuje mnie, co mówisz. Postanowiłem wierzyć w każdego. To prawda, że podążali złą ścieżką, ale to już jest przeszłością. Wierzę w ich przyszłość, nie przeszłość. Tak! Właśnie na taki dialog protagonisty czekałam. Tylko czekać, aż zmierzycie moją rozpaczą. Co za ekstaza! Bez względu na to, co mi zrobisz, ja nigdy nie popadnę w rozpacz. A nie, nie. Nie jestem tą osobą, która sprawi, że popadniesz w rozpacz. To zadanie dla mistrza gry, który pojawi się już wkrótce. Jak mistrza gry? Mistrza gry? Mistrz gry? To przyjdzie ktoś jeszcze? Serio? To nie może być. To tylko blef. Nigdy nie powinno się sprawiać, by ostatnia osoba, która się pojawia w kryminale, była mistrzem gry. Jednak zawsze ulegam temu schematowi, więc troszkę się o to martwiłam. Dość już, o czym ty mówisz? No dobrze, przywitajmy go z dużą dawką energii. Oto pan Izuru... Kamukura? Izuru Kamukura? Serio? Gdzieś słyszałem już o nim. Ludzie nazywają go ostateczną nadzieją, ale ta osoba nie była znana tylko z tego. Osoba, która nazywa się tak samo, była kimś jeszcze. Był założycielem akademii, ale też był uczniem, według tego, co tam czytaliśmy wcześniej. Był uczniem, który zabił innych uczniów w jednej z sal i akademia Szczytu Nadziei to zatuszowała, ale później znaleźliśmy informację o tym, że on jest założycielem. Czy tak się nie nazywał założyciel Akademii Szczytu Nadziei? Jup, założyciel Akademii Szczytu Nadziei, Izuru Kamukura. Jego imię i nazwisko było napisane pod portretem założyciela Akademii. To z pewnością był Izuru Kamukura, mam rację? Jednakże na podstawie informacji, jakie posiadam, człowiek znany jako Izuru Kamukura, jeśli dobrze pamiętam, jest on super geniuszem, który posiada wiele talentów. Nazywano go nawet ostateczną nadzieją, prawda? Czy założyciel Akademii nazywa się tak samo jak ten gość od ostatecznej nadziei? Taki zbieg okoliczności jest w ogóle możliwy? No właśnie. Wątpię, żeby to był tylko zbieg okoliczności. Fundacja Przyszłości może coś wiedzieć na ten temat, prawda? Co ty na to, Kiyoko? Nawet w samej Akademii Szczytu Nadziei znajduje się mało informacji na temat tej osoby. Tajemnicą pozostaje, czy ta osoba kiedykolwiek istniała. Co więcej, sprawa została zamknięta z powodu tego incydentu. Skoro nie wiecie, to pozwólcie, że ja wam powiem. Udzielenie beznadziejnej fachowych wyjaśnień jest moją specjalnością. Powodem, dlaczego Izuru nadal pozostaje taką tajemnicą, jest fakt, że Akademia to ukrywała. Dlaczego Akademia ukrywała jego istnienie? O ile dobrze pamiętam, próbowali chronić swój najlepszy talent. Nazwali go nawet nadzieją ludzkości, racja?
Jednakże ten wybitny uczeń skończył jako morderca 13 uczniów Rady Uczniowskiej Akademii Szczytu Nadziei. Wspominałem przed chwileczką również o tym. Izuru jest mordercą odpowiedzialnym za wielką tragedię Akademii Szczytu Nadziei. I ty jesteś osobą, która za tym stoi, nieprawdaż? Wszelkie informacje na temat Izuru zniknęły po tym incydencie. Myśleliśmy, że to Junkao Enoshima go zabiła? Nie odpowiadajcie takich głupot. Izuru Kamakura wciąż żyje. Czyż nie mam racji, Hajime? Co? Jak już powiedziałam, jesteś Izuru Kamakura. Okej, jestem w tym momencie w szoku. Co? Co? W porządku. Skoro tego nie pojmujesz, będę ci to tłumaczyła tak długo, aż w końcu zrozumiesz. Jesteś Izuru Kamakura. Poczekaj, serio, o czym ty gadasz? Kłamiesz, nie ma mowy, że Hajime to Izuru Kamakura. Izuru jest ostateczną nadzieją, prawda? Ale Hajime jest... W punkt! Hajime jest jednym z tych, którzy opuścili Wydział Rezerwy i nie posiadają żadnego talentu. Ale fakt, że ktoś taki jak on jest Izuru Kamakurą sprawia, że to jest jeszcze bardziej beznadziejne. Izuru Kamakura... To ja? Departament Wielka Tragedia, Zabójcze Szkolne Życie. Założyciel może. Plan pyle... Dobra, dajmy na to, że założyciel. Albo departament. Dobre wieści, Hajime. Nawet jeśli wyśmiewano cię za to, że jesteś uczniem z Wydziału Rezerwy, to talent miałeś od zawsze, ostateczna nadzieja. Jak ktoś z Wydziału Rezerwy ma taki niesamowity talent? Czy w ramach ukrycia tożsamości Izuru wsadzono go do Wydziału Rezerwy? Więc Hajime to fałszywe imię? Nazywam się Hajime Hinata! Od zawsze tak do mnie mówiono, odkąd się urodziłem! Czyli Izuru to twoje fałszywe imię? Hej, nie okłamałeś nas, to nie, ja nie pamiętam. Nie chcę już żadnych zwrotów akcji. Czy to może być stworzona nadzieja? Więc może to jest Izuru? Ha. Mam teraz zagwozdkę, widzowie. Mamy dwie opcje do kliknięcia. Czy w ramach ukrycia tożsamości Izuru? Plan pielęgnacji nadziei. Przez wiele lat Akademia Szczytu Nadziei próbowała stworzyć prawdziwą nadzieję poprzez konsolidację wyników wszystkich swoich badań. Ze wszystkiego, bo troszeczkę tutaj posiedziałem nad tym. To jest jedyne, co mi się zgadza z tym, co mówi Makoto. Cicho bądźcie, gdzie to jest plan pielęgnacji nadziei? Stworzono nadzieję, tak, i ten plan pielęgnacji. Dobła. Mamy to. Wow. Stworzona nadzieja, czy ty mówisz o planie pielęgnacji nadziei? Plan pielęgnacji nadziei, a co to jest? Jakiś czas temu widziałem dokument prowadzony przez Fundację Przyszłości. Przez wiele lat Akademia Szczytu Nadziei prowadziła badania nad przełomowym planem rozwijania poszczególnych talentów. To prawda, był to plan przełomowy, w końcu polegał na stworzeniu idealnego geniusza. Stworzeniu? Przez długi czas plan pielęgnacji nadziei był największym marzeniem Akademii Szczytu Nadziei. W zasadzie po to powstała cała Akademia. Częścią tego planu było badanie talentów ostatecznych, ponieważ plan był zaiste ważny. Nazwano go na cześć założyciela Akademii, stąd jego nazwa. Projekt Izuru Kamakura. Projekt Izuru Kamakura? Niedawno udało im się w końcu osiągnąć fazę eksperymentalną tego oto planu. Wtedy też zwrócili się do uczniów z Wydziału Rezerwy, by użyć ich jako szczury laboratoryjne. Dlaczego użyli akurat Wydziału Rezerwy jako szczurów laboratoryjnych? Plan tworzenia sztucznych talentów wymagał obiektów testowych, które takowych talentów nie posiadają, a z grupy uczniów Wydziału Rezerwy wybrańcem został Hajime, który stoi aktualnie wśród was. Dlaczego ja? Ponieważ podziwiałeś Akademię Szczytu Nadziei bardziej niż ktokolwiek inny. Co? Nadal tego nie kumasz? Zostałeś wykorzystany przez Akademię. Wykorzystali twój podziw wobec nadziei i talentu tylko po to, by użyć cię jako szczura laboratoryjnego. Co? Widzisz? Nie mówiłam ci? W momencie, kiedy trzymasz się talentu i nadziei, rozpacz już się pojawiła. Kłamstwo. To musi być kłamstwo. No i po wielu niespodziewanych zwrotach akcji, Hajime Pinata został przetransformowany w Izuru 1.0. Czy to powiedziałeś przetransformowany? Co oni mu zrobili? O ile nie chcesz posunąć się do ostateczności, to nie da się zamienić normalnego człowieka w geniusza. Naturalnie więc posunęli się do ostateczności. Co oni mi...
Co oni mi zrobili? Przez bezpośrednią ingerencję w jego mózg Akademia Szczytu Nadziei przetransformowała Hajime Hinate w zupełnie innego człowieka, którego specjalnością był talent sam w sobie, a znany był jako Izuru Kamakura. Ostatecznie Izuru stał się dzięki mnie ostateczną rozpaczą, ale jedynie co zrobiłam Izuru, to złamałam jego ducha. To nic w porównaniu z tym, co wyrządziła mu Akademia Szczytu Nadziei. Nie byłam nawet blisko. Serio, to przerażające, jak ci badacze byli zdeterminowani, by aż tak bardzo nie myśleć w ludzkim mózgu, by dokonywać takich nieludzkich czynów, do których nikt inny nie byłby zdolny, z tak spokojną głową i pewną ręką. Podziwiam ich tak bardzo, aż mi mózg drętwieje. Przerażające, tak przy okazji, jesteś teraz zwykłym awatarem, więc nawet jeśli przejedziesz sobie palcem po głowie, to nie poczujesz żadnej blizny. Czy oni naprawdę zrobili coś takiego? Ale jeśli się tak nad tym zastanowić, to jeśli Hajime stąd wyjdzie, będzie super geniuszem, co nie? Tak jak powiedziałam, to nie jest Hajime, to jest zupełnie inna osoba, której zdolnością jest talent sam w sobie. Zupełnie inna osoba? A czemu on się różni? Wszystkie jego zmysły, emocje, myśli oraz hobby, które przeszkadzały mu w zdobywaniu talentu, zostały usunięte. He? Wszelkie jego wspomnienia z przeszłości zostały stłumione siłą do najciemniejszych zakamarków jego umysłu. He? Hajime, może lepiej zostajmy tutaj w tym świecie, co? Emocje, myśli, hobby, nie ma nawet swoich wspomnień? To brzmi, jakby był zupełnie inną osobą. Dlatego zaskakujące jest to, że Hajime w ogóle istnieje, nawet jeśli jest tylko głupim awatarem. Program świetny musiał wykopać te wspomnienia i odtworzyć jego starą osobowość z danych przeszłości. Nie mogę się oprzeć wrażeniu, że program świetny był w stanie dokonać czegoś takiego. Jednak co do Hajime, prawdopodobnie byłoby lepiej, gdyby pozostał wymazany. Więc, kiedy Hajime wróci do swojego pierwotnego stanu po wyłączeniu programu, zniknie! Zniknę? Stanie tylko Izuru Kamakura, kompletnie inna osobowość stworzona przez Akademię Szczytu Nadziei. Nie będzie już Hajime Hinatą. Zniknę. Naprawdę, zniknę? Zniknę, zniknę, zniknę! Zniknę, 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 zniknę! Ale się tu popaprało. Ej, tego się totalnie nie spodziewałem. To jestem ja! W takim wypadku tak wyglądam. Wyglądam przerażająco, widzowie. Hajime Hinata. Z przyszłości, w sensie z rzeczywistości wygląda przerażająco. Znaczy nie Hajime, tylko Izuru w takim wypadku. I tutaj, moi drodzy, zakończymy sobie dzisiejszy odcineczek. Co się dalej wydarzy po tym zwrocie akcji? Czy jednak odpalimy sekwencję wyłączenia? Czy zostaniemy tu, czy nie? Tego pewnie się dowiemy już w kolejnym odcineczku. Podejrzewam, że kolejny odcinek będzie finałowym odcinkiem. I mysie pysie, mam nadzieję, że ten wam się podoba, ogólnie, że seryjka wam się podoba. Dang, jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę. Powiem wam szczerze, że tego się totalnie nie spodziewałem. Totalnie, to jest ostatnia rzecz, którą bym się spodziewał, że Hajime to Izuru, że coś takiego mu kurde zrobili. Totalnie w ogóle to mi nie przeszło przez myśl, w sensie podejrzewałem, że on jest mega jakoś tam zły, biorąc pod uwagę właśnie rozmowę z Nagito. Ale totalnie nie spodziewałem się czegoś takiego, nie? Tymczasem to by było tyle na dzisiaj. Trzymajcie się, moi drodzy. Pa, pa!